Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym projekcie Let's Play. Tym razem weźmiemy się za Bioshocka Infinite, czyli nowość praktycznie. Jest godzina pierwsza w nocy i postanowiłem, że nagram dla was pierwszy jakiś taki odcinek, żebyście mieli to wszystko na świeżo w dniu premiery, chociaż pierwszy odcinek zobaczyć, jak to się zaczyna, bo sam mam ochotę w to zagrać. A tutaj wam troszeczkę poopowiadam jeszcze wcześniej, zanim zaczniemy grę. W jedynkę i dwójkę włączałem, troszeczkę pograłem, ale niestety żadnej z nich nie przeszedłem, dlatego że była ona dla mnie zbyt ponura i taka, no jeszcze wtedy się trochę cykałem. Nadal się cykam w sumie, no ale dobra, może kiedyś do nich wrócę. Teraz weźmiemy się za Bioshocka Infinite, który się dzieje oczywiście nie w jakichś tam podziemiach i kanałach, tylko w pięknym miasteczku na niebie. Tak, przynajmniej to wszystko było widać na różnych materiałach z tej gry przed premierą. Dobra, żeby za dużo tutaj nie gadać, ja już sobie tutaj wszystko poustawiałem, także zaczniemy sobie nową grę. Ja tutaj będę miał pewnie możliwość kontynuacji, ale weźmy sobie nową grę i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Yo. Oczywiście, że chcę. A, no i na poziomie... łatwym na bank nie, trudnym chyba też nie, no są trzy poziomy trudności do wyboru, myślę, że weźmiemy sobie średni. Tak, nalajcie. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Planned on it. So you expect me to shoulder the burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. One does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, or we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Okej, czy państwo już skończyli gadać, że miałem się troszeczkę wypowiedzieć? Dziękuję serdecznie. Okej. Czyli już otrzymujemy możliwość sterowania naszym bohaterem. Jeżeli ktoś odpalał jedynkę i dwójkę, to powiedzcie, czy nie? Somebody meeting me here? I certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. What? Well, maybe there's someone inside. Odpływają. God damn it. No i powiedzcie, czy to nie brzmi... Znaczy, nie wygląda znajomo. Samotna latarnia morska na środku morza, ulewny deszcz. Masakra. Dobra, już tutaj możemy na początku tutaj troszeczkę pozbierać pieniędzy. Ja trochę tej gry tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt minut chodziłem sobie, żeby posprawdzać, jak to się wszystko nagrywa i jak mnie słychać. Dlatego gdzieś tutaj jeszcze były pieniążki. Tu gdzieś były pieniążki pewnie. Tu jest srebrne orły, jak widzicie. I puszka fasoli na zdrowie. Dziękuję, bierzemy wszystko. I tak, ja to postaram się nagrać pierwszy odcinek w 1080p. Full HD, what the fuck is that? Bring us the girl and wipe away the debt. This is your last chance. Powiem wam tak, gra jest po polsku, ale niestety ma tylko napisy. It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me?
Użyj basenu. A nie wie po co. Okej, okay. Widzimy naszego bohatera, a jest nieźle, czyli zawsze coś. Ale sprawdzimy zaraz, czy ta gra sprosta wyzwaniom i czy widać nogi. Oczywiście, że nie widać nóg. No ja pierdziel, jak można nie widzieć swoich nóg? Co my jesteśmy duchem pieprzonym i nie ma też cienia. Nie rzucamy cienia. No tak, jak nas nie ma, no to nie rzucamy cienia. Dobra, hejt już na początek poszedł. A ja coś miałem mówić. Aha, no tak. 1080p. Postaram się, żeby to utrzymać, ale niestety niczego nie obiecuję, dlatego że... no, może być to zbyt obciążające. Co to jest? Obciążające dla komputera. Może nie tyle dla komputera, co dla dysku czwartego. No ale dobra, mniejsza z tym. Wczujmy się w to, co tutaj mamy teraz. Ha. Jak zwykle, charakterystyczna muzyka właśnie dla Bioshocka z tamtych lat 91 wieku, tak? Ale walnąłem sobie to tak, 91 wieku. O, ale głupoty. Dobra, użyjmy telefonu, co tutaj będziemy mieć coś? Jakiś odbiór? Halo? Nope. Niestety nic. Dobra. Czy jest zaznaczone, gdzie my tak naprawdę jesteśmy? Be prepared. He's on his way. You must stop him. Dobra, czy coś tam było? Podnieś portfel. O, troszeczkę srebrnych orłów było. Jakieś pamiętniki? Nie, tutaj nie mogę podnosić, tylko orełki. Możemy użyć zlewu. Pytanie tylko po co? O, zjedz owsiankę na zdrowie. Ja nie mogę jej wziąć? Użyj zlewu, nie chcę. Dobra, nie, bo ty... Skąd ty... dobra, mniejsza z tym. Miałem się zapytać, skąd jest ta woda, a jesteśmy na środku morza. Ale chyba słonej wody się nie używa do mycia rąk. No cóż, mniejsza z tym. Idziemy dalej. I patrzcie, im wyżej, tym jest zabawniej i ciekawiej. What the fuck? Don't disappoint us. Kto do jasnej cholery zostawia nam takie znaki i czy te znaki są do nas kierowane ściśle? O, co to było? Przeszukaj beczkę, gruszka na zdrowie. No niestety mam pełne zdrowie, więc nie potrzebuję tego na razie. Myślę, że się później przyda. Tutaj nie ma nic ciekawego. No i proszę bardzo, czy to nie wygląda do jasnej cholery znajomo? Ach, no ale przynajmniej można się spodziewać, że nie zostaniemy wysłani pod... nie pod ziemię, ale w głąb wody. A myślę, że zostaniemy wyrzuceni troszeczkę wyżej. Okej, co tutaj mamy? Zadzwoń. I tak, raz mamy tu, dwa razy mamy tu i dwa razy mamy tu. Co się stanie? Chyba trzeba będzie troszeczkę poczekać. Ja nie wiem, jesteśmy wrzuceni tutaj na sam początek takich wydarzeń, dziwnych wydarzeń, jak na te lata, które tutaj nam się pokazały na samym początku. Taka zaawansowana jakaś dziwna technologia. No cóż, no jak patrząc na to, co nam pokazywały gameplaye jeszcze sprzed premiery i zwiastuny, to ta technologia będzie o wiele bardziej zaawansowana i nie wiadomo skąd się brała. No ale mam nadzieję, że czegoś się dowiemy. Na razie nasz bohater jest troszeczkę i w ogóle ja też. Czyli my jesteśmy... troszeczkę zdezorientowani. Tak mi się przynajmniej zdaje. Ja bym nie kładł, jakbym na jego miejscu był oczywiście, to bym usiadł sobie, owszem, ale nie kładł ramion i rąk właśnie na te oparcie. No cóż. A,
A nie mówiłem. Reach yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. Pielgrzymie. Ja się wybierałem i czy miałem zamiar lecieć na jakąś pielgrzymkę? No właśnie, lecieć. Ascension in the count of five. Count of four. Hallelujah. Powiem wam, że szybko się tutaj dostaliśmy. Niezłe widoki. Kolorowo. To mi się podoba. To mi się podoba. Tak pozytywnie, nie? Znaczy ta muzyczka przegrywająca w tle. Zobaczymy, jaka nas przygoda tutaj czeka. Co teraz? Nie. Nie, tam było ładniej. No i znowu nas pod ziemię wciskają. Fuck. No znowu pod ziemię. Okej. Ja chcę wyjść na świeże powietrze, tam było tak pięknie. No ale przynajmniej nas tutaj troszeczkę ta muzyka uspokaja. Tyle dobrze. No już, wypuśćcie mnie. Jest późna godzina, z ludźmi, którzy chcą grać, nie robi się takich rzeczy, że się robi takie długie wstępy. Co tutaj jest napisane? And the people prophet shall lead. Nic nie widziałem. Nie wiem, czy czytać tam po angielsku, bo czasami to ja pokraśnie robię. Okej. Mogłoby mnie siedzenie puścić. Będę wdzięczny. Dziękuję serdecznie. And the prophet shall lead the people to the new Eden. Albo Eden. Dostań się do miasta. O właśnie, to jest ciekawa rzecz. Mianowicie naciskamy N i nam strzałeczka pokazuje, którędy iść. No to... To teraz się zdarza coraz częściej w grach komputerowych, że... No, pokazują nam, gdzie iść, żebyśmy się czasem nie zgubili. No ale okej, mniejsza z tym. Podnieśmy sobie tutaj orełki, żeby nic się nie zmarnowało, przecież... Z przesady. Okej, jedziemy dalej w takim razie. Mamy jakąś tutaj w ogóle świątynię. Centrum powitalne. Fajnie, gościu, że mnie witasz. Dzięki. Idę w lewo. Kościółek, tylko szkoda, że w ogóle... Pełno wody. Z wodą to ja już nie chcę mieć nic do czynienia po poprzednich częściach gry. Miałem już ich dosyć... Miałem wody dosyć w poprzednich częściach gry. Na samym początku nawet ich nie przeszedłem. No i patrzcie, nie wierzę. No, mogliby się postarać, żeby chociaż zrobili ten model, kurde, postaci odbijającej się w wodzie, no. No bez jaj, no na filmikach, na cinematicsach widać niby odbicie nasze w szybie, a tutaj w wodzie nie. No to fajna woda, fajnie to wygląda, faluje i tak dalej. No ale... Dobra, hejty hejtami, idziemy dalej. Srebrny orzeł, ale będę pewnie... Ale pewnie będę wbijał jeszcze przez parę razy po prostu w tej grze. Za to, że nie widzimy siebie i nie widzimy rąk i... Ja bym tutaj zacytował pewnego wspaniałego gościa. Kaja, mam fuzy! Ten hop nie ma rąk! Dobra. Voxofon. Aha. To już mamy coś, wspominki oczywiście z poprzednich części. I naciśnijmy jut, żeby otworzyć. No i oczywiście nie ma napisów nawet. He is you. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin, what
forgiveness. Jakaś pani, która bardzo chyba głęboko wierzy tutaj. No cóż. Czy ja mogę coś tutaj jeszcze jumnąć? Pootwierane są te książki, których nie mogę przeczytać, a na pewno byłoby tam coś ciekawego. Srebrny orzeł, srebrny orzeł. Już się, kurde, trochę tutaj obłowiliśmy. Mamy 39. Ciekawe, co będzie można za to kupić. I jeszcze więcej hajsu. Aha, hajs się zgadza. No niestety pudło na prezenty było puste. Co tutaj mamy? The lamp. The future of our city. Kurna, goście tutaj są jacyś świętojebliwi. Oczywiście nie obrażając nikogo. Ale to zazwyczaj... Zbytnia wiara jest tutaj na granicy czasami z, zazwyczaj z fanatyzmem. Co? What the fuck? Heaven, friend. Or as close as we'll see till judgment day. I just keep such questions to myself, unless I want to get made. Dobra. Ale dlaczego się zdradzisz? Jesteś tu z jakąś misją? Wiedziałeś o tym wszystkim? Ja to jestem troszeczkę zaskoczony. We recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Constant. We recommit ourselves and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down our enemies at wounded knee and not railed against the southern beneath us, it would have been enough. If the prophet had just railed against the southern beneath us, but not accept the fear. Aha, okay. Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be washed clean before our prophet, our founders, and our lord? I just need passage into the city. Passage to the city? Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Okay. Professor, turn around and get back on my rocket. Might as well get it over with. Come and be cleansed. Hallelujah! Przyjmij chrzest, by dostać się do miasta. Co się na mnie patrzycie? Praise be the prophet. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us wash the Sodom from your soul. To jest dziwne, ale okej. Hey. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our lord. No tro mi tu podchodzi trochę podtopienie. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. No co? Się bawi ze mną? Klecha. Who's there? Who's there? Bring us the curb and wipe away the debt! What do you want? We have a deal to it! Open this door right now! I told you! I'm not gonna do it! Go away! Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Mi się zdaje, że wzięło go na lekkie wspominki. Okej. Czy mi się zdaje, czy to jest ziemia? Normalnie. O, wszystko w porządku. Jesteśmy znowu w niebie. Kurde, jak tu ładnie. Jak tu pięknie. Dobra uwaga. Dobra uwaga. Czyli musimy znaleźć statuę Kolumbii. Na pewno nam gra w tym pomoże, naciskając N. Strzałeczka wielka jak... Nie wiem co. Dobra, wy się tutaj módlcie, ja wam nie będę przeszkadzał w niczym. Jakby naćpany był. Dobra, co mamy tutaj? Orełki i zjemy sobie gruszkę. Trochę nam życia dodało. Jest klawo.
O, jabłuszko też nam lekko trochę życia zdało. Co? Aha, was dwóch jest. Co wy, symetrycznie chodzicie. What is Columbia if not another arc for another time? Tak mi tutaj śmierdzi wszystko fanatyzmem i dziwnymi zębobonami, że to jest masakra. Ale okej, okay. Co, każdy będzie do mnie zagadywał? O, praise the Lord. Oho, hajs. Hajs się zgadza. Jeżeli wie co chodzi. Nie, teraz było źle. Just because the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. All right. So got a girl to find. Aha, czyli przyszliśmy tutaj po dziewczyny. No oczywiście każdy z was... Wiadomko. Sole. Czyli coś chyba w rodzaju mamy, tak? Dobra. Można się domyślać, po jaką dziewczynkę przyszliśmy, oczywiście. No, zobaczymy, czy będziemy mieć rację. Ha. Super. Ha. Jak pięknie. Normalnie cieszy oko jak nie wiem co. Jeszcze ta muzyka cieszy ucho. To jest podstawa oczywiście, no oprócz fabuły, do stworzenia gry i w grze, jak dla mnie. Jezu, tu się wszystko rusza. Ja nie wiem, czy my się ruszamy, czy coś obok nas się rusza. Okej, trochę zdrowia. A ty co mamy? Przeszukaj śmietnik. Proszę, czyli ty mogę śmietniki sobie spokojnie przeszukiwać, tak? Kurde, ta muzyka jest strasznie głośna. Fresh popcorn. Hot. $1. Creamy root beer. Korzonkowe jakieś tam piwo, zdrowie. Aha, czy ja ci tak mogę jumać? Dobrze, ty się nie ten, nie obrazisz. Fantastycznie, jak ja lubię. Perfect day for the celebration. Father Comstock must have foreseen and planned it just this way. Okej. Okay. Niby co zaplanować? Pewnie coś ze mną. Pewnie jestem jakimś profytem, kurde, w przepowieści i przepowiedni byłem. Kto to jest ten gość z brodą? Co jest, młody? Mogę to poczytać? Nie widzę, zgiąłeś na pół i myślisz, że jesteś fajny. Columbia... Chron... Jezu, nie ruszaj tym! Aha! Dobra, jakaś impreza. Trolololo. Naciśnijmy N, bo pewnie się zgubimy. Dobra, idziemy w lewo. No tak, bo w prawo nie możemy, chociaż... Patrzcie, jak to pięknie wygląda, ludzie sobie... Ludzie sobie tak siedzą w ogóle... Coś tutaj sobie... Jedzą... Piknik jakiś, ja tutaj mam kosz, który nie ma nic. W sumie modele postaci nie są aż takie zaskakujące, znaczy zachwycające. Jak na... 2013 rok. Co tu mamy? Daily docking schedule. Arrival times. Departure times. Hudson. No cóż. Za bardzo kumam jeszcze. Pewnie to się wszystko tutaj zmienia. Bearing fine custom work special. Dobra, na razie sobie sprawdzamy kasę. O, mamy chyba już full życia i to mi się podoba. Wejdziemy jeszcze... What the fuck? Wejdziemy jeszcze do środka, zobaczymy co mamy w środku. W środku sobie pewnie będzie pogrywała muzyczka, nie? They are a temperamental and unreliable lot to a man. I told him that the park is exceedingly far behind schedule. The landscaping is half finished. The statuary hasn't arrived. The fountain is full of rainwater, for God's sake. Even the marigolds. Kasa, czy ja mogę zabrać coś z kasy? Nie.
O, jest. J, żeby odtworzyć nagranie. Zaraz sobie je odtworzę. Good God, man, don't tell me about details, just get it done. Mm-hmm. You almost finished down there? Yes, sir. Nagadał się, nagadał się. Użyj kineskopu. Co my tutaj mamy? Byle mnie nigdzie nie przeniosło. Słowo prorok. What the hell? To jest jakiś film. Ten film. No ale okej. Okay. Dobra, zobaczmy te dzienniki. And then the archangel showed a vision. A city lighter than air. I asked her, "Why do you show this to me, archangel? I'm not a strong man. I'm not a righteous man. I am not a holy man." And she told me the most remarkable thing. "You're right, prophet. But if grace is within the grasp of one such as you, how can anyone else not see it in themselves?" Gość się nagadał, nagadał. I tyle z tego było. Tymczasem... coś tu się świeci. Dziura. Coś by mógł wpaść. Dobra, mniejsza z tym. Niepotrzebnie sobie wziąłem w sumie to jedzenie, które tam gdzieś było, bo nie wiem, czy ono się respi, czy nie. No mniejsza z tym. Niepotrzebnie, miałem już i tak full. Drain. Co, dzieciaczki się tutaj w ogóle bawią wodą. Ciekawie. Hey, citizen. You're looking fit. A dziękuję bardzo, a twoją twarz już gdzieś widziałem i to nie raz. Czyżby tutaj było kilka modeli postaci w tej grze na krzyż, które są modyfikowane tylko pod względem ubrania? No nic. Zaraz zobaczymy. Podobno ta gra miała fantastyczne recenzje. O, to są inni. Podobno miała fantastyczne recenzje i to też mnie nakłoniło, widzicie? Taki sam jak ten tamten gość. Patrzcie. Patrzcie na tego. Teraz skumajcie na tego. Spot, friend. I can tell you're a man who's keen. No, prawie ten sam. Dobra, nie chcę o niczym od ciebie słyszeć, jesteś podejrzany. What? The fuck is that? Co to jest? Fuck. Jakaś pielgrzymka, bo tu... A nie, to jest Beast Wait, w sensie, że to ma przejechać. I dopiero my będziemy mogli przejść, no ciekawe. To taki most zwodzony troszeczkę. Na nasze, jakby to powiedzieć. Sorry, pal. You gotta wait like all the rest. Dobra, 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 dobra. Go, 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 go. Będę pierwszy. Pierwszy! Fajerzy. Konfetti! Jakaś impreza. Jakaś impreza pewnie. Jarmark. Ha! Pięknie. Co tu mamy? Tu jest pusto. Tutaj już nic nie zjadam w takim razie. Chociaż? Zjedz jabłko zdrowe. Nie, 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 nie. Jedzenia nie chcę. Jedzenia nie, nie, nie. Jedzenia mam full. Mam full HP. Nie chcę sobie tego zjadać. Tu coś było. Coś się świeciło, albo mi się zdaje. Nie, zdawało mi się, jak zwykle. Beczka. Srebrny orzeł. Tutaj jest też beczka, też srebrny orzeł. Tutaj mamy znowu jakiś filmik. Widzimy okiem, czy taki sam, czy nie taki sam. Produkcja kompanii. Chyba nie to samo, nie? To jest fałszywym pasterzem. Thank you.
ogóle mądrości życiowe? Jakie to są mądrości życiowe? Ja pierdzielę, co za bullshit. Dobra, mniejsza z tym. Która dziewczyna? Mówił o jakiejś konkretnej, czy tak tylko do siebie? Srebrny orzeł. Super, że ktoś wyrzuca hajs do śmietnika. Dobra, mam iść w tamtą stronę. Znajdź statuę Kolumbii. Coś mi się zdaje, że ten pierwszy odcinek będzie cholernie długi. Bo chciałbym wreszcie się dowiedzieć i popchnąć fabułę troszeczkę do przodu. No, ja jestem na razie trochę zauroczony tą grą. Wyłącz się radio. Chociaż nie, fajnie grali. Banan na zdrowie, zdrowie pełne i ciastko zdrowie pełne. Jestem okazem zdrowia. Pudełko na sztućce, stąd sprzedawali sztućce, no. To grubo. Sanepid by przyszedł i by wszystkich pozamykał. Pewnie idę nie w tą stronę oczywiście, tak? Ale ja chcę wszystko zwiedzić, póki w ogóle gdziekolwiek cię przeniosę. Would you care for a boutonniere? We're raising money for the Girls Patriotic League. Maybe next time. You'd look dashing with one in your lapel. Come back if you change your mind. Spoko, o której kończysz? No nic, mniejsza. Chyba nie zaprogramowano jej odpowiedzi na moje pytania. No, trudno. Trudno się mówi, płynie się dalej. Siemaneczko, paniczko, ty się ze mną nie chcesz przywitać i nie chcesz mi nic powiedzieć? Trudno. Tutaj znowu jakaś fajna muzyczka chodzi. Skrzynka na narzędzia. Kloset. No tak, kloset to tam nie wejdziemy. Dobra, co? Przeszukaj kosz piknikowy. O proszę, srebrny orzeł. Tutaj mamy z kolei voxofon, tutaj mamy coś na zdrowie. A odsłuchajmy sobie nagranie, to z tego co pamiętam Jot, tak? One man goes into the waters of baptism, a different man comes out, born again. But who is that man who lies submerged? Perhaps that swimmer is both sinner and saint, until he is revealed onto the eyes of man. Znowu sobie dziadzia nagadał. Back in 5 minutes. Pewnie jakbym tutaj poczekał, to i tak by nie wrócił. No ale cóż. Co? Tutaj coś się pokazywało, nie? Niezły spacerniak. Powiem wam, że do randek w sam raz. Tak jakby nie patrzeć, ten gość wam przeszkadza. No ale mniejsza. Trolololo. Czy ja coś znajdę? Beczka, super. Co? Coś tu było? Nie. Myślałem, że mogę fajerwerki wziąć. To by było za dymo. Dobra, zobaczmy gdzie teraz. Znajdź statuę Kolumbii. Dalej. Troszeczkę mi klatki spadają, bo oczywiście nagrywam frapsem. Będę musiał ogarnąć ten nowy program do nagrywania. Będę na 1080p... No, troszeczkę zajmuje. Zajmowałoby jakieś 150 giga pół godziny. Cholernie duże pliki, a później to renderuj. Co, krzaki są... Betonowe krzaki. Mogę na nich chodzić. Tak miał być hit. Takie oceny, 90%. Nie, 98%, nie, już nie pamiętam. Ale strasznie dużo dziesiątek pozbierało. Ja tu tak troszeczkę kuleję. Telegram, Mr. DeWitt. Dla mnie? Telegram for you, sir. Dziękować. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Lutes. 77. Idź na wyspę Pomnika i znajdź dziewczynę. Wyspa Pomnika. Czyżby tamtego Pomnika, to trochę chyba będzie mieć drogi, co nie? Bo jakoś tam nawet pod jej nogami nie widzę Pomnika. Ciebie już widziałem, jak zwykle. Coin. Co tutaj? Srebrny orzeł razy 4. Na zdrowie. Nie, zdrowie nie chcę. Ale zobaczmy przez te ślipia, co tutaj będzie. Wyjdź z teleskopu. Czy ja mogę to przybliżać?
na Kimi ten teleskop jak nic mi on nie przybliżył praktycznie. Tobie też dobrego dnia. Umrzyj. What? Ten też mnie kurde straszy swoim spojrzeniem. Dobra, czy ja znajdę tutaj coś ciekawego? Pewnie coś w koszu będzie. A jak nic nie będzie, to będę idiotą, że tutaj przyszedłem. Ananas, na zdrowie. Na Kimi zdrowie. Orzeszki też na zdrowie. No fuck. Gdzie ja niby miałbym tutaj stracić zdrowie jakkolwiek? Ludzie, pomyślcie. Do góry. No to ja zrobię na złość i pójdę na dół. A co? Pewnie i tak to jest wszystko skryptowane i w sensie są zrobione korytarze tak, że ja nie mogę wykonać czegokolwiek podczas gdy nie wezmę i tak questa głównego. Więc jeszcze będzie ho ho. Ej, wiecie co? Przed chwilą miałem takiego zamuła, że coś mówiłem. Jak skończyłem mówić, to zapomniałem o czym mówiłem. Jak mówiłem coś głupiego, to sorry. Nie wiem co mi się stało, jest w ogóle późna godzina. Jeszcze odczuwam lekkie zmęczenie po tym pyrkonie całym. Jeszcze nie odespałem dokładnie. I powiem wam, że miałem zmiechę taką totalną, że coś gadałem i nie miałem pojęcia o czym. Zamknij się, rozmawiam z widzami. What? No sir, no ma'am. Those are vigors I'm talking about. Brought to you courtesy of Mr. Jeremiah Fink himself. Who amongst you has tasted the divine gift of the vigor? Mogę tam gdzie wejść? Nie mogę. Dobra, róbcie sobie to, co chcecie. Light the way, devil's kiss. Nie, nie chcę żadnego, kurde, całowania przez diabla. Diabła. Tutaj znowu coś prorok, tak? Zdaje się, że klocy, że... Kurde, za szybko to poleciało. Paczka małego zwycięstwa. No, mały, ty, nie pal. Małe zwycięstwo, jedyna marka stworzona dla dzieci. Ja dziękuję bardzo, on coś tam palił. Ja raczej to tego nie pochwalam. Praise. Co jest? Co? Wygnanie diabła. Niby jak? How to play? Protect the woman and child. Hit the devil 3 times. Okej, ale jak? Prawie przyjdziemy się, by użyć wigoru. F, aby przestać grać. Okej. Czyżby mi się udało? Ha! Pięknie, czy coś wygrałem? Jakąś maskotkę albo coś? Podnieś portmonetkę ze srebrnymi orłami. No, troszeczkę jest. Kurde, podoba mi się tutaj. Nie powiem, że nie. Dobra, ciekawe kiedy będę miał możliwość używania tych tajemnych mocy. Ja dobrze idę. Pewnie źle. Jasne, że źle. Dobra. Idźmy w tamtą stronę. Dowiemy się może czegoś ciekawego. Kurde, patrzcie ile tu jest rzeczy do odkrycia. To nie będę miał tutaj możliwości wchodzenia. I tak, automat. Choose wizard. A wisely, a nie wizard. Wierzgający koń. 375, tak? To jest dolarów czy coś? Tych, tak. Odblokowanie wierzgającego konia. Ale co to ma być, ten wierzgający koń? Jakaś informacja większa? I tak mnie nie stać w sumie w tym momencie. How to play, you have seconds, shoot the targets for points. Kurde, ile tu jest fajnych minigierek. Ale się będę bawił. Dobra, mniejsza z tym na razie. What the fuck is that? Handyman. Trochę duże ma te łapska. Ktoś mi przypomina troszeczkę gościa z Wiedźmina, tego złego. Może jest od dwójki. Dobra.
tędy, tak? A niby jak mam tam się dostać? Sorry, pal. The raffle is all sold out. Entrance is reserved for dignitaries and very important personages alone. Guessing that don't mean me. No. Please accept our great. No i że niby bilety zostały wyprzedane. Fuck. No to coś mi się zdaje. Coś mi się zdaje, że będziemy musieli pokombinować. Coś mi się zdaje, że będziemy musieli pokombinować. No tyłem chyba ty. Przemknąć obok. Jak dokładnie tam pisało? Iść na wyspę i znaleźć się. Czyli tam jakaś informacja była, że możemy się przemknąć obok, coś tam sprawdzić, żeby coś mają sprzedawcy i tak dalej. Okej. Co by myślę, że to wszystko podwiedzamy, myślę, że w następnym odcinku. Nie wiem kiedy on będzie, mam nadzieję, że jakoś mi się tam uda nagrywać to w miarę regularnie. I będziemy się przy tym dobrze bawić. Co mają sprzedawcy, może coś, co może się przemknąć obok biletera. Okej. Czyli gra nam cały czas przypomina, co mamy zrobić, co chwilę wypisuje nam to wszystko. Ładnie to wygląda, oczywiście jakieś tam parę rzeczy, na które można narzekać jest. Ale głównie liczy się fabuła i to, że to cieszy oko i ucho. No jak się mamy czepiać, to zawsze można coś znaleźć. Ładnie. Na razie. Jak się wam podobało, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Dobranoc dla mnie. Na razie.